Dobry wieczór. Witamy Państwa na wielkim koncercie inaugurującym działalność nowego Amfiteatru Opolskiego. I hejnaista opolski. Dobry wieczór. Witamy Państwa na tym absolutnie wyjątkowym i bardzo ważnym dla Opola i dla polskiej piosenki koncercie. Proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolą, mój znakomity kolega Artur Orzech. Kłaniam się Państwu, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich widzów w Amfiteatrze w Opolu, także przed telewizorami. Drodzy Państwo, ja tego nie muszę mówić, choć słyszałem wczoraj i przedwczoraj wielu kolegów powtarzało. Ja wiem, z kim się spotykam, bo tutaj już bodaj 17 razy byłem z Państwem, więc tego nie będę mówił, powiem tylko jedno. Razem z Piotrem mamy zaszczyt pracować w programie Trzecim Polskiego Radia. Piotr w radiu od dawna pracuje ze mną, natomiast dzisiaj tu przed Państwem debiutuje Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Tak jak powiedziałem przed chwilą, proszę Państwa, to jest bardzo ważny koncert, bardzo istotny i dla Opola, i dla polskiej piosenki, i dla Państwa, którzy jesteście... Chińczykom dziękujemy. Mamy swoich na Politechnice. Majstrom szacunek najwyższy, kunszt budowlany wspaniały, a Państwo jesteście beneficjentami prezentu, jaki nam sprawiła Unia Europejska i miasto Opole. Marzeniem wszystkich nas, Opolan, moim też, był piękny, nowoczesny, funkcjonalny Amfiteatr Polskiej Piosenki. Oto mamy. W tym amfiteatrze. Ja tak będę klapkał. O. W tym amfiteatrze przeżywaliśmy wspaniałe chwile uniesień. Wtedy, kiedy Polska nie była wolna, my byliśmy tu wolni, radośni i szczęśliwi. Tego Wam życzę z całego serca. A dzisiaj inaugurujemy działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W związku z tym oficjalnie oświadczam, panie majster, że amfiteatr nowej generacji uważam za otwarty. To my pójdziemy się pomodlić. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Formuła olimpijska została wypowiedziana, w związku z tym raz jeszcze, bardzo proszę, brawa! A zatem, drodzy Państwo, obiekt mamy oficjalnie wreszcie odebrany. Schody kaskadowe widzę prawidłowo wykonane. Po raz pierwszy widzę również galerię, pierwsze piętro. Państwa również bardzo serdecznie witamy. Przepraszam, ja krótkowidzem jestem, więc wcześniej nie zauważyłem, ale... Tak, witamy Was tam na górze.